Szanowni Państwo, serdecznie witam na kolejnej konferencji Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjny Włocławek. Ta konferencja jest o tyle szczególna, że dziś mamy znamienitych gości. Natomiast oczywiście najważniejszą osobą na dzisiejszej konferencji, którą serdecznie teraz witam, jest nasza kandydatka na prezydenta, pani Ewa. Najważniejsza, bo to ona będzie musiała zrealizować wszystko, o czym mówimy przed nią, najcięższa praca. Wygrać, a potem spełnić wszystkie obietnice, o których dzisiaj mówimy. Pozwólcie Państwo, że z dużą radością przywitam osobę pana Artura Wróblewskiego. Jest to główny konsultant w Polsce do spraw tarczy cybernetycznej, o której mówiliśmy nie tak dawno. Będziecie więc mieli Państwo, tak jak obiecywaliśmy, okazję zadać szereg bardziej szczegółowych pytań i dowiedzieć się dużo więcej również o tym przedsięwzięciu, które wnosi, jak sądzę, zupełnie nową jakość do naszego miasta. Niezmiernie miło powitać mi również we Włocławku pana Piotra Tymochowicza. Pozwólcie Państwo, że nie będę jakoś szerzej przedstawiał. Najważniejsi są również wszyscy kandydaci, nasz sztab, ludzie, którzy tę kampanię przygotowują również w naszym mieście. Szanowni Państwo, wspólnie będziemy zmieniać Włocławek. O tym, jak powie nasza kandydatka, pani Edyta Mocha. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Wszyscy nasi goście zostali przedstawieni. Ja bardzo się cieszę, że chodzimy na nowe tory, że Włocławek będzie miał szansę, jakie nigdy nie miał, że te 12, może więcej lat zmarnowanych być może nas czegoś nauczyły, że musimy wziąć wiatr w żagle i stanąć na wysokości zadania, żeby się dźwignąć, żeby nasze miasto zasługiwało na to, że jest centrum Polski, żeby faktycznie tym centrum Polski było. Wierzę w to, że nam się uda, ale jest jeden warunek, że musimy wszyscy stanąć do tego zadania jak jeden mąż. Wtedy będziemy mieć naprawdę ogromną szansę i nadzieję na zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym przedstawić jeszcze jedną osobę, bardzo skromną, która wmieszała się w Państwa tłum, żeby poznać prawdę, co o nas będziecie szeptać. Andrzej Przedworski, szef biura warszawskiego. Nadchodzi Myślę, że nadchodzi era kobiet. Myślę sobie, że bardzo dobry prezent otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy prezent od Platformy Obywatelskiej w postaci pani premier, pani Ewy Kopacz. Dlatego myślę, że to jest zapowiedzią pewnej drobnej tendencji w Polsce, że coraz odważniej, coraz bardziej zdecydowany na scenę polityczną będą wchodzić kobiety. Z czego bardzo się cieszę, dlatego że pracujemy dla wielu kandydatów w tej chwili w Polsce. Natomiast tak się składa, że pracujemy dla jednej tylko kobiety, dla jednej kandydatki właśnie we Włocławku. Także wiążemy duże nadzieje, potem już jak zostanie nasza kandydatka prezydentem, wiążemy duże nadzieje z tym, że Włocławek dołączy do pewnej ważnej grupy. Ja wbrew pozorom nie chciałbym za dużo mówić o samym PR-ze, dlatego że jeśli mogę dwa słowa powiedzieć na swój temat, nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę PR-owcem. Bardzo błędnie mi się przedstawia w mediach, nie zajmuję się zawodowo ani marketingiem, ani PR-em. Jestem fizykiem teoretycznym bez dyplomu. Takie jest moje najkrótsze, czyli niezrealizowanym fizykiem teoretykiem, który zajmuje się od 30 lat niczym innym, tylko fizyką teoretyczną. A że akurat udało mi się zmatematyzować psychologię, w mojej rodzinie to tradycja, bo od strony mamy wszyscy byli psychiatrami, od strony ojca fizykami, jest dla mnie to naturalne, no to nieoczekiwanie się okazało, że moja koncepcja może mieć zastosowanie po prostu w PR-ze i marketingu. No i udowadniam już od 30 lat, że może to mieć zastosowanie skuteczne. Ale oczywiście nie o tym chciałbym mówić, chciałbym powiedzieć, że... radio. A to jest zdarzenie bardzo znamienne. Chyba to radio hit właśnie, tak? Nadało jakieś informacje a propos tarczy cybernetycznej. No, samo się wyreagowało z grona
wobec tego. Nie, a propos tarczy cybernetycznej, rozmawiałem z panem, z moim zresztą bardzo dobrym znajomym, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, przy tej okazji panem Zemkę, który coś powiedział, że jakieś bunkry trzeba budować na tarczy, rakiety i że to jest jakaś kompletna bzdura. Więc proszę państwa, szanowni państwo, można parę innych jeszcze osób, chciałbym tak, znaczy gdybym był złośliwy, oczywiście nie jestem, ale gdybym był złośliwy, bym powiedział, że jest jeszcze parę osób w parlamencie, które można o tarczę antycybernetyczną zapytać. Pani Józefa, jeśli dobrze pamiętam, jest panią sprzątającą w parlamencie, to ona też mogłaby się wypowiedzieć mniej więcej tak samo kompetentnie jak pan Zemkę, który jest przyzwyczajony do dużych spraw militarnych, do myślenia w kategorii bunkrów i w kategorii rakiet. Natomiast ta tarcza, o której my mówimy, nie ma nic wspólnego ani z rakietami, proszę państwa, dalekiego, ani średniego zasięgu, ani z wojskiem, też wbrew pozorom nie ma nic wspólnego. Także ja nie będę na ten temat za dużo mówić, bo jest specjalista, którego specjalnie właśnie z tego względu przywieźliśmy i który powie więcej państwu. Natomiast powiem może w kilku zdaniach to, co jest dla mnie osobiście najistotniejsze. Najistotniejsze dla mnie jest to, że spotkawszy panią Edynę, okazało się, kiedy omawialiśmy warunki współpracy, okazało się, że nasze myślenie jest idealnie zbieżne z tym, co też paru innych kandydatów w Polsce będzie organizować. Dlatego przyjmuję, że to nasze zespolenie sił było czymś bardzo, bardzo naturalnym. A to, proszę państwa, co jest najważniejsze, to możliwość budowania wspólnot. Wspólnot, które wreszcie na przykładzie takich miast jak Włocławy pokażą, że można coś zmienić po wyborach. Nie chodzi o festiwal wyborczy tylko. Chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać, co rzeczywiście da się zrealizować. To, co mamy na myśli, proszę państwa, jest niemożliwe z definicji do zrealizowania na początku w takich miastach jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Szczecin, Poznań. Można zapomnieć o tym. Natomiast właśnie to coś ma rację bytu w takich miasteczkach jak właśnie Częstochowa, jak Radom, jak Wrocławek. I to jest pierwszy raz w historii, proszę państwa, budowanie wspólnot, które mogą, postępując zgodnie z konstytucją, wreszcie wprowadzić jakieś zmiany. Mówię o tym dlatego, że w Polsce jest bardzo znamienny pewien typ myślenia, że przyjdzie nowa władza i wszystko zmieni. Przyjdzie nowa władza i wreszcie będzie dobrze. I to z grubsza wszyscy obiecują wszystkim kampaniom wyborczym. To, co mi się spodobało, pani Edyty, to również i to, o co się umówiliśmy, że PR, jeśli będzie stosowany, to nie po to, proszę państwa, żeby robić wodę z mózgu ludziom, chociaż mam w tym pewne doświadczenie, nie ukrywam. Ale nie to jest zasadniczym punktem. PR może być metodą sprzedawania prawdy, a to jest zupełnie co innego. To jest zupełnie inny mechanizm po prostu. A jaka jest ta prawda w budowaniu, jaka jest nadzieja w budowaniu wspólnot? Zapomnijcie, proszę państwa, o tym, że demokracja nie jest dyktaturą większości. Jest dyktaturą większości w momencie wyborów. Co prawda w każdej konstytucji państw demokratycznych, w szczególności w demokracji tak zwanej deliberatywnej. Jest taki zapis, że gwarantujemy mniejszościom równe prawa, a Włocławek jest taką mniejszością w stosunku do mapy całej Polski, w stosunku do państw centralnych. To zapomnijmy o tym, że jakiekolwiek prawa ma mniejsze, zapomnijmy o tym, że jednostka może cokolwiek zmienić. Nic nie może zmienić. Prawda jest brutalna. Prawda jest taka, że powinniśmy zacząć od jednego hasła. Porzućcie wszelkie nadzieje na zmianę. Jeśli działacie indywidualnie, jeśli prezydent takiego miasteczka jak Włocławek będzie działać indywidualnie, nie razem z mieszkańcami. Koncepcja budowania wspólnot może to wszystko zmienić. Mało kto wie o tym. W młodych demokracjach ludzie często nie czują, że mogą wziąć sprawy zgodnie z prawem we własne ręce. Ludzie nie czują tego, że nie są skazani na niewolnictwo, proszę państwa. Na niewolnictwo w demokracji deliberatywnej. Mało kto wie o tym, a pani Edyna nam to pokaże jako prezydent miasta. I myślę, nie będzie osamotniona, bo jest wiele miast, które dołączy do tej koncepcji.
Chodzi, proszę Państwa, o to, że jeśli jakieś struktury demokratycznego państwa zawiodą, jeśli przestają funkcjonować, jeśli państwo staje się bezwładne, czy występuje przeciw swoim obywatelom, to obywatele indywidualnie nic nie mogą. Mogą najwyżej pójść do aresztu wydobywczego. Natomiast obywatele zintegrowani we wspólnocie mogą zastąpić struktury państwa bezwładne, niedecyzyjne, struktury państwa mogą zastąpić własnymi strukturami. W Konstytucji to jest zapisane pod hasłem świętego prawa do samoorganizowania się. Czyli nie działa urząd skarbowy na przykład, albo działa w ten sposób, że odstrasza przedsiębiorców. A każdy człowiek, który prowadzi działalność gospodarczą, to jest przedsiębiorca. To co obywatele zorganizowani w ramach wspólnoty mają prawo czynić? Mogą wezwać do nieposłuszeństwa obywatelskiego lokalnie, ale pod jednym warunkiem, że pokazują pewną alternatywę. Na przykład obywatelski urząd skarbowy. Obywatele, jeśli dochodzą do wniosku, że Straż Miejska działa przeciwko nim, a nie dla nich, mają prawo wyrzucić razem z prezydentem Straż Miejską poza obręb miasta, powołując na przykład policję czy Straż Obywatelską. Prawa obywateli zorganizowane we wspólnoty w takich miastach są dużo większe niż ludzie w Polsce potrafią sobie wyobrazić. I właśnie taką rozpoczynamy działalność edukacyjną razem z panią Edytą, ale również i z innymi kandydatami, którzy myślę zostaną prezydentami podobnych miast w Polsce. Otrzymamy też niezależne wsparcie od wielu posłów parlamentu, których też organizujemy wokół tej idei. I to jest szansa na rewolucję. Na rewolucję rzeczywiście merytoryczną, na drugą solidarność w Polsce. Dlatego, że w kolejce czeka jeszcze wiele instytucji, które trzeba zamienić, które trzeba zlikwidować. Takich jak sądy. Przepraszam, bo akurat Państwo są małżeństwem adwokatów, to nie chciałbym za dużo przeciwko nim mówić, ale nie chciałbym generalizować, bo są ludzie wspaniali w gronie sędziów, prokuratorów, adwokatów. Ja wiem o tym, ale większość nie nadaje się do niczego. Ci, którzy najmniej się do czegokolwiek nadają, są sędziami, są prokuratorami w Polsce. I myślę, że to jest też, zresztą to środowisko, ta grupa nigdy w historii nie była lustrowana. Cieszy się przywilejami jakiejś arystokracji nowej w Polsce. Zobaczcie, oni są chronieni immunitetami. Tak sobie myślę, że jeżeli ktoś w Polsce, jakaś grupa zawodowa powinna mieć immunitet, to tylko jedna, może oprócz posłów, to lekarze. Dlaczego anestezjolodzy, dlaczego lekarze nie mają immunitetu, skoro decydują o życiu ludzkim, a jakiś byle sędzia niedouczony, jakich jest większość, bo 98% w Polsce, byle prokurator skorumpowany, bo nie wierzcie w to, że to jest władza niezależna, zapomnijcie o tym. Dlaczego ci ludzie jeszcze są chronieni immunitetami? To jest skandal. To jest skandal, do którego przywykliśmy. Warto ludzi obudzić przy tej okazji, dlatego że, proszę Państwa, z 30 lat mojej pracy wynika jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie, że jest jedna emocja, proszę Państwa, absolutnie dominująca w naszej populacji, w Polsce szczególnie. Ta dominująca emocja to powszechny strach. Jeżeli ludzie przeżywają jakąkolwiek emocję, to głównie jedną, po prostu się boją. My się wszyscy wszystkiego boimy. I czas po prostu to zmienić. I miło mi, że w tym okresie właśnie teraz mogę w czymś tak ciekawym uczestniczyć jako skromny, oczywiście bardzo skromny konsultant. Natomiast jeśli chodzi już o kwestie merytoryczne związane bardziej z tarczą, pozwolę sobie poprosić mojego przyjaciela Artura Wróblewskiego. Chciałbym Państwu jeszcze tylko na koniec powiedzieć, że mamy opiekę prawną jednej z najlepszych kancelarii w Polsce, w Krakowie. A propos tych alternatywnych urzędów skarbowych i sądów, żeby znów ktoś z Państwa nie spytał się Pana Zemkę, czy to ma rację bytu, czy nie, czy kogoś podobnego do Pana Zemkę, kto powie, że to bzdura jest. Jest Pan Grzegorz Tyniec, który nie będzie się bał pokazać swoją twarz, nie będzie się bał przed Państwem wystąpić jako znakomity adwokat, jako znakomity prawnik i zacytuję odpowiednie paragrafy na poparcie tego, co Państwu powiedziałem. Kontakt bezpośredni z Panem Grzegorzem Tyńcem jest możliwy poprzez za pośrednictwem Pani Edyty oczywiście.
Także bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Przepraszam, że tak trochę długo, ale ja nie mogę. Ja nie mogę krótko mówić, przepraszam. To jest, mam taką słabość, trzeba po prostu widać sygnał, żeby wyrzucić czasem. Także to wszystko, jestem do Państwa dyspozycji, gdybyście też mieli jakieś pytania ewentualnie. A teraz zapraszam Artura. Dziękuję bardzo, Piotrze. Dziękuję za możliwość uczestnictwa spotkania. Może troszkę schłodzę nastroje. Tak, tutaj będę już poza zasięgiem Państwa. Nie będę grzmiał na sędziów, już troszeczkę spróbuję schłodzić nastroje. Piotr, niczym Kato, który kiedyś nie lubił Kartaginy i zawsze kończył zdania Kartagina delenda esse. Kartaginę należy zburzyć, o czymkolwiek mówił, prawda, zawsze kończył ten zdanie. Balcerowicz musi, tak mi się właśnie kojarzyło, Balcerowicz musi odejść. Wydaje mi się, że tutaj Piotr ma bardzo dużo racji, zaczynając od tego, że chyba we Włocławku nie dość dobrze ten proces budowania wspólnoty, tego community building wychodzi, który już przerobili Anglicy, a oczywiście Amerykanie przede wszystkim. Była taka książka bodajże z 1995 roku, którą Hillary Clinton napisała i mi się właśnie przypomniała, jak tutaj mówił o tym budowaniu społeczeństwa, kapitału społecznego w takim mieście jak Włocławek. Ona napisała książkę It Takes a Village, którą zatytułowała It Takes a Village to Raise a Child. To potrzebna jest cała wspólnota, miasteczko, prawda, wioska, county, żeby wychować jedno dziecko. Nie można jako atomy czy elektrony rozdzielne, prawda, funkcjonować. Dlatego potrzebny jest prezydent czy burmistrz zawsze, który integruje, odwołuje się przede wszystkim do ludzi młodych, ale do wszystkich obywateli. Fukuyama, politolog amerykański, napisał książkę Nation Building, w którym tezą główną było, że potrzebne jest właśnie to taka wzbudowanie wspólnoty, żeby stworzyć naród, prawda, bo kilka nowych państw w ostatnim 20-leciu powstało. Także również ciekawe jest, że tutaj pani prezydent mnie przekonała, że nie zaczęła od obietnic, że prawda, zrobię to, miejsca pracy, to wam dam, to i w ogóle jeszcze dodatek jakiś i coś jeszcze, tylko że bardzo trzeźwo, prawda, dlatego że jest to proces bardzo trudny, ale uważam, że Włocławek jest wręcz idealnym miejscem. Słabość trzeba przekuć na siłę. Idealnym miejscem na tego typu działania. Wręcz taki eksperyment w sukcesie. Dlatego, że jest bardzo źle. Więc w pewnym sensie jest możliwe po krótkim czasie pokazać pewne efekty, prawda? I pokazać coś dobrego, co się zrobiło. Więc wcale ja uważam, że to jest właśnie bardzo dobre miejsce. Tylko poprzez odpowiedni przekaz trzeba dotrzeć do mieszkańców, że naprawdę to, co mówimy, możemy zrobić. I opowiedzieć wyraźnie, że nie jutro i pojutrze i za tydzień, ale za pół roku być może pierwsze efekty będą widoczne. A jest źle nie dlatego, że prezydent obecny jest nieuczciwy, zły, prawda, niemiły i tak dalej, czy inni politycy, tylko dlatego, że nie ma wizji, już ci politycy byli. Jest czas teraz w Polsce, po 25 latach tych samych ludzi, myślę na odmienienie klasy politycznej, wejście nowych ludzi na rynek, w szczególności młodych. Pani prezydent chociażby powiedziała o pewnych rzeczach, które ma Włocławek, a nikt o tym nie wie tak naprawdę w Polsce. Chociażby to, że Włocławek jest miastem, które pierwszy miał seminarium duchowne. Ja słyszałem, że w Toruniu jest najstarsze i tak dalej, prawda, obok seminarium ma seminarium duchowne. Dlatego też rozmawialiśmy o pewnym projekcie też, który funkcjonuje już w Polsce, ale na razie nie został zrealizowany, choć poważni ludzie o tym rozmawiają, Centrum Dialogu i międzykulturowego i międzyreligijnego. Wiem, jak to jest teraz ważne. I tutaj jest historia, która i multikulturowość, prawda, multikulti w Radomiu można powiedzieć, ponieważ wiele narodów tutaj mieszkało, żeby chociażby coś takiego zrobić. A jak coś takiego zrobimy, to tak naprawdę jest to instytucja, można powiedzieć, edukacyjna, naukowa, która może ożywić chociażby dość ospały ten rynek uczelni wyższych, których jest mało w Radomiu. I tutaj dochodzę do uczelni wyższych, prawda, w tym momencie. I w pewnym sensie to jest powód, dla którego tutaj mam zaszczyt występować, ponieważ Piotr, tutaj rozmawialiśmy z nim, zaprosił mnie, żeby powiedzieć kilka słów na temat tarczy cybernetycznej, o której rozmawiamy już z Piotrem Tymochowiczem od kilku miesięcy. I ten projekt w pewnym sensie jest realizowany i on będzie tu przeniesiony, jego jedna część, jako regionalny ośrodek, do Włocławka. A jest realizowany po cichu. Nie w fleszach, tylko po cichu. Nazwaliśmy to roboczo tarcza cybernetyczna. To jest nasza nazwa, nasz brand. W
pewnym sensie na wzór tarczy antyrakietowej, która oczywiście nie wyszła w Polsce jak wiele rzeczy, tylko mamy obietnicę rozmaitej, dużo pieniędzy zapłacić, żeby dostać troszeczkę przestarzałe rakiety PAC-3 do Patriotów albo innych, prawda, amerykańskich. Ja jestem nie przeciwny temu generalnie, tylko przeciwny koncepcji realizacji projektu tarczy antyrakietowej, czyli tarczy, która ma być małego, średniego zasięgu oparta na Narew i Wisła, na które mamy dużo pieniędzy wydać. Inny sposób powinniśmy wydać, ale to nie na teraz będziemy dyskutować. Natomiast tarcza cybernetyczna na wzór tarczy antyrakietowej miałaby parasolem, prawda, chronić nasz kraj przed zagrożeniami takimi trudno namacalnymi, non-tangible, jak mówią Amerykanie, bo trudno, prawda, wiadomo, że jak atakuje rakieta, to widzimy. Panie Państwu, że 30% firm w Polsce obawia się ataku cybernetycznego, ataku informatycznego. 35% to jest około 140 tysięcy ataków, które mamy tam każdego dnia. Każdego dnia na świecie. 140 tysięcy na świecie, ale w szczególności w Polsce, tak? Bo może to będzie dość. Tak, jak można by na to pójść? Może Pan pomoże, żeby tutaj to zadziałało. Tak, żeby przesunąć slajd do tyłu. Tak, jeszcze dodajmy, że 65% to jest trochę za długa prezentacja na dzisiejsze spotkanie. Możemy się gdzie indziej spotkać, bo to jest na godzinę czasu, więc nie będę zanudzał. Chcę tylko pokazać, że jest materiał nawet, który możemy sobie przestudiować, jeśli go się interesuje. 65% firm w Polsce przyznaje się po cichu, ale off the record, że padło ofiarą wypływu informacji, którego sobie nie życzyli oczywiście, a nie zaplanowanego. W ostatnich tygodniach doszło do dość dużego ataku na infrastrukturę, jak nazywam, critical infrastructure i infrastrukturę krytyczną w Europie. W ostatnich tygodniach. I firmą, która badała to zjawisko, jest firma Insight Partners, amerykańska z Teksasu, została wynajęta do Unii Europejskiej i została zaatakowana w ostatnich tygodniach co? Sektor energetyczny, bowiem sektor energetyczny, naftowy, IT, chemiczne są najbardziej wrażliwe, podatne na ataki. W ostatnich 2-3-4 tygodniach mieliśmy wielki atak energetyczny. Również kilka instalacji krytycznej infrastruktury w Polsce padło ofiarą tego ataku. O czym nie słyszymy właściwie. Ta firma Insight Partners zbadała to i zresztą oni to ogłosili, dlatego że istnieje zmowa milczenia pewna w Polsce i PGE, tam inne firmy przyznały Tauron, że nie chcieli rozmawiać na ten temat. Natomiast wiemy, że to się stało. Inna firma, PWC, audytorska polska firma, w ostatnim czasie przeprowadziła takie kontrolowane ataki, cyberataki na pewne firmy wybrane, które poprosiły o takie ataki, prawda? I w 100%, 100 na 100 było trafień celowanych ataków, które się powiodły, czyli złamały zabezpieczenia tych firm, które poprosiły o atak, tylko nie znamy dnia ani godziny, prawda? I ta firma przedstawiła raport. Słuchajcie, niestety, ale wasze firewally nie działają. To jest tak, jakbyście, prawda, chcieli z łuku strzelać w dzisiejszych nowych czasach. Trzeba, prawda, zabezpieczenia idą do przodu. Ten atak energetyczny na przykład został przeprowadzony, wiemy, po cichu, bo tego oficjalnie też nie mówi, z Kremla. To znaczy jest to rosyjskie korzenie. W lipcu mieliśmy atak przy pomocy malware, czyli takiego złośliwego oprogramowania, które nazwaliśmy Snake, nazywa się Snake, na MSZ Belgii i wyciekły różne wrażliwe dane związane z zestrzeleniem samolotu malezyjskiego, prawda, nad Ukrainą. To jest atak Snake. Ostatnio, wcześniej troszeczkę, czerwiec, Energetic Bear, czyli był taki wirus, który nazywamy też złośliwe oprogramowanie, które zostały zainfekowane w kilkadziesiąt tysięcy komputerów w świecie i zostały zaatakowane znowuż tym energetycznym niedźwiadkiem komputery związane z krytyczną, energetyczną infrastrukturą, bo jak wiemy, prawda, pewien kraj niedaleko bardzo jemu zależy na tym, żeby kontrolować, bądź monitorować, bądź inne rzeczy robić z tym związane. Powiem jeszcze o jednym ataku, który jest atakiem w ogóle nie z tej ziemi, można powiedzieć, czyli nowej generacji sposobem atakowania nie wirusami, robakami, prawda, i koniami trojańskimi. Był to atak przeprowadzany, znowu oficjalnie nie wiemy, ale prawdopodobnie przez naszych tutaj strategicznych przyjaciół Amerykanów i Izrael.
z wykorzystano oprogramowanie, które się nazywa Stuxnet i zaatakowano w czerwcu bodajże 2010 roku tylko Iran, a dokładniej wirówki, które wzbogacają uran i nie było to takie zwykłe wyłączenie, prawda, wirówek, tylko było jak gdyby wejście do środka i wniknięcie w system i monitorowanie systemu i współkontrolowanie systemu razem z specjalistami z Iranu. Także rozpędzono wirówki do większej prędkości niż powinna i one się po pewnym czasie popsuły i nikt nie wiedział dlaczego, aż okazało się. Także to jest skomplikowana sprawa. Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że cyber security, cyberbezpieczeństwo związane jest z bezpieczeństwem komputerów, sieci komputerowych, smartfonów, wszystkiego, co jest podłączone do tej sieci. I tak naprawdę jest to bardzo podatne na wszelkie ataki. I musimy się do tego przystosować. Polska w tej chwili, na chwilę obecną, tak zwany dzień dzisiejszy, nie ma żadnego zabezpieczenia jako kraj. Nawet firmy, jak powiedziałem, padają ofiarą takich właśnie przestępstw. Taka była firma Targeo się chyba nazywała, której wyciekły w ostatnich miesiącach dane osób, klientów kart płatniczych, prawda? W Ameryce, słynna sprawa, zapłacili 60 milionów dolarów odszkodowań, a 40 milionów dolarów tylko wypłaciła firma ubezpieczyciel, prawda? Żeby pokryć te wszystkie straty. Jest to coś, co może zniszczyć kraj finansowo, ale przede wszystkim zablokować czy wyłączyć infrastrukturę krytyczną, wodociągi, kanalizacja. W Ameryce był taki nieudany, żeby wodociągi zatruć w ogóle i wyłączyć przez jednego sfrustrowanego pracownika taki atak kilka lat temu, który się na szczęście nie powiódł. My nie jesteśmy przygotowani jako Polska. Dlaczego? Krótko mówiąc, dlatego że troszeczkę nie myślimy do przodu, tylko myślimy konserwatywnie, z dobrą wolą, intencjami, ale konserwatywnie. I my się troszeczkę jak przed II wojną światową. Zbieramy obrączki, zbieramy i różne takie rzeczy na armaty czy karabiny maszynowe, które kupowano, prawda, te przed wojną. Takie były publiczne zbiórki pieniędzy. I kupowano te karabiny maszynowe, tylko że karabin maszynowy został wymyślony przez Francuza w 1871 roku i wszedł do użycia i my w 1969 na karabiny zbieraliśmy, mieliśmy jeszcze fajne konie. Tylko że Niemcy przylecieli, prawda, Blitzkrieg, zrobili Luftwaffe nowoczesną bronią, prawda? I w ten sposób pokonali nas bardzo szybko, w kilka tak naprawdę dni strategicznych. Dlatego w tej chwili kupowanie też takich nawet rakiet, prawda, czy czołgów, czy wozów, czy Humvee, jakkolwiek nazwiem, czy kamizelek, jest fajne, bardzo dobre, ale niestety my musimy przygotować się na innego rodzaju, nowoczesny atak. Pierwszym atakiem przemysłowym, cybernetycznym właśnie był ten atak z Stuxnet, który był przeprowadzony na Iran. To był pierwszy nowoczesny atak, tak jakby wojnę wypowiedzieć, prawda, Iranowi, że coś im zablokowano. Rosjanie oczywiście próbują to robić i przypomina to, ale to uważamy za pierwszy atak taki na skalę przemysłową, zmasowany, cybernetyczny. I my nie jesteśmy na to w tej chwili gotowi. Co zrobić? Ja mam tutaj kilka informacji, które Państwo możecie sobie czytać. To akurat jest informacja, od czego cybernetyka pochodzi, więc Państwa to nie interesuje. Co prawda już filozof taki Trendowski w 1861 w Polsce pisał o cybernetyce. Możemy powiedzieć, że byliśmy pierwsi. Tyle, że on pisał o cybernetyce kierowaniu narodem, a nie kierowaniu komputerami. Bezpieczeństwo technologii, okej, cyberbezpieczeństwo, tutaj czego się boimy? Zagrożenia ze strony wyspecjalizowanych grup. Mamy ataki syntaktyczne, semantyczne i przykłady złośliwych, prawda, rzeczy, które nas atakują. Tu są przykłady, jeszcze nie powiedziałem o ataku na całe państwa już, Estonię, Gruzję. Nie bądźmy Gruzją, Estonią, idźmy w kierunku, prawda, bezpieczeństwa cybernetycznego. Była to pierwsza broń o sektorze przemysłowym, o Stuxnecie. Państwo macie nazwę, można w internecie sobie nawet zobaczyć pewne już materiały na ten temat, bardziej szczegółowe. Amerykanie padli ofiarą, a dokładnie nie te patrioty, które mamy kupić, ja myślę, i te patriot to jest bateria PAS 3, to jest pocisk, który jest przez Lockheed Martina przeprowadzony. Tylko ja chcę powiedzieć, że po prostu my jesteśmy bardzo do tyłu, to jest konkluzja. I teraz co powinniśmy zrobić? I tutaj Włocławek przychodzi i pani prezydent jest tutaj ratunkiem. Otóż powiem może w skrócie, przepraszam, że się za dużo mówię, powiem w skrócie, że pan Zelka jest bardzo miłym człowiekiem, wiceministrem, ale
jak ktoś powiedział już dość dawno, tu więc ma dane nieświeże, i on nie za bardzo wie, o co tutaj chodzi w tym projekcie. Dlatego, że też mówi, że właściwie powinniśmy mieć bazę jakiegoś takiego dowództwa cybernetyczne pod Warszawą. Po pierwsze, czy w Warszawie, bo to stolica. Po pierwsze, jak chcesz coś ukryć, to nie rób tego na Marszałkowskiej, tylko ukryj to gdzieś, tak jak Amerykanie mają swoje pociski, baza Vandenberg w Colorado i tak dalej, a nie w Waszyngtonie, prawda, pod Białym Domem. Tam są tylko antyrakietowe i antypowietrzna obrona. To jest pierwsza rzecz. Po druga, my mówimy o tak naprawdę tarczy cybernetycznej, która ma chronić infrastrukturę krytyczną w Polsce. Nie mówimy tutaj o sprawach wojskowych, bo to dotyczy wąskiego kręgu ludzi i nie jest żadną militarną bazą Włosławek i nie będziemy tutaj nagle armii jakiejś uzbrajać, prawda, cybernetycznie, bo to jest absurdalne. Więc odnoszenie się do tego projektu w kontekście wojskowym jest nie na miejscu, nieporozumieniem. Dlatego, że WAT, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, ona się zajmuje z aspektami wojskowymi cyberbezpieczeństwa i podpisała umowę z MON-em na wiosnę tego roku, podpisano z Politechniką Warszawską, bardziej poszli w kryptografię, żebyśmy te polskie szyfry robili, których nie mamy, prawda? My mamy różne kupione mechanizmy zabezpieczenia i prawdopodobnie już te kody wszystkie leżą w Moskwie, w Kremlu, na Kremlu, na półce, mając, prawda, wywiad rosyjski, ich ataki, prawda, hakerskie, więc ja bym nie wierzył w te nasze, prawda, tutaj te szyfry i to jest właśnie VAT w tym kierunku, gdzie tam są etaty nawet, 200 bodajże etatów i powstał Wydział Cybernetyczny nawet od roku. Ale oni się zajmują czymś innym. Co więcej, jak to wojskowi mają swoje, bym powiedział, misteria, takie, prawda, tradycje, mentalność, będą tam robić te swoje rzeczy. Natomiast na to patrzymy na ten bardziej amerykański styl. Z tego powodu powiedziałem, że już coś się dzieje w tym projekcie. Poszedł list już intencyjny do Uniwersytetu w Maryland, do miejsca, które się nazywa Maryland Cyber Security Center, w skrócie MC3, można sobie w internecie znaleźć, do tam do dyrektora poszedł list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy, którą my, jako tarcza cybernetyczna, chcielibyśmy z tym uniwersytetem nawiązać. Oni szkolą, nie ma podziału na wojskowych West Point, prawda, czy wojskowych, ale to jak biegać, prawda, i strategię prowadzenia wojen. Natomiast tam szkoli się ludzi w tym Maryland, którzy później wybitnych znawców, komputerów, sieci i zabezpieczeń, information assurance, krótko mówiąc. I ich się tam szkoli i oni później idą sobie. Maryland jest obok Waszyngtonu, a obok jest zaraz CIA siedziba, Homeland Security Department w Waszyngtonie, NSA, słynna taka siedziba, taka agencja, National Security Agency, jak mówią Amerykanie, kiedyś mówiono, tłumaczono NSA, no such agency, albo never say anything. Prawda, żeby było tajemnicze. I to może do ostatniego, przejdźmy do ostatniego, to jest botnet, to jest sposób atakowania. Nie, ostatnie może na końcu, ja przedstawię, pokażę ten. I troszeczkę, tam powinien być jakiś komputer. O, jest, proszę, to jest ta idea. Jest fundacja i ośrodek w Warszawie, który się nazywa Cybernetyczna Tarcza Polski i ona tworzy regionalne ośrodki, czyli ośrodki wspierające te tarcze. Na czym to polega? Mianowicie na tym, że tworzymy w różnych miastach, takich jak Włocławek, Radom, Poznań, Kraków, uczelnie, z którymi współpracujemy z uczelniami, na których tworzymy, otwieramy czegoś, czego w Polsce nie ma jeszcze. To znaczy specjalnie dedykowane temu celowi, cyberbezpieczeństwu, szkolenia najpierw, później studia podyplomowe i wreszcie, być może za rok, prawda, stworzymy licencjackie studia, które będą zasysać z regionów najzdolniejszych ludzi. Zostawmy na pytanie, może, czy ludzie będą zainteresowani jeszcze. Ale ja właśnie chciałem tylko powiedzieć, o czym my mówimy, a o czym mówił pan Zemke. Dodam jeszcze, że nie może być w jednym miejscu dowództwa cyberbezpieczeństwa, bo w jednym miejscu może być silos i rakieta, bateria i pocisk rakietowy. Natomiast nie można zrobić w jednym miejscu, bo to tak jak komputer. Jak wyjdę stąd z moim komputerem, to tak naprawdę zapieram dowództwo do samochodu Piotra Tymochowicza i jedziemy jako dowództwo, prawda, gdzieś. Więc nie mówimy tu o stacjonarnej rzeczy. I tu mówimy o kształceniu. A kształcenie będzie miało dwa dyplomy lokalnej tej uczelni, którą dofinansujemy ze specjalnych funduszy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i są na studia zamawiane takie kierunki. Dobrze. A druga rzecz, okej, dobrze. To w takim razie to jest mniej więcej w zarysie różnicy.
Proszę bardzo, bo ja tutaj... Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę Państwa, na pokrótce chcieli się przybliżyć, z czym będzie się wiązało ewentualne, mam nadzieję, stworzenie tarczy w Wrocławiu. I chcemy pokazać, że jest to naprawdę ogromna szansa dla naszego miasta. Miasta, które jest zapomniane tak naprawdę przez wszystkich. Przypominają sobie nasi parlamentarzyści, zwłaszcza europosłowie o nas, kiedy trzeba oddać głos, tak naprawdę nie ma dla nich żadnego znaczenia. Prawda jest również taka, że jeżeli sami nie zadbamy o siebie, jeżeli sami nie stworzymy wspólnoty, która będzie walczyć o swoje miejsce na ziemi, o swoją wartość, o swoją wagę, to popadniemy w niebie. My tego nie chcemy. Chcemy, żeby Włocławek naprawdę wykorzystał swoje walory od takich, jakie mamy wokół miasta, czyli pięknych jezior, Zalewu Włocławskiego. To w jakim miejscu jesteśmy, że jesteśmy w centrum Polski. Naprawdę możemy być szansą dla wielu firm, ponieważ Opel jest wszędzie blisko, nad morzem i w góry. Mamy autostradę, mamy kilka zjazdów, wiele osób o tym mówi. My chcemy to wykorzystać. Chcemy dać szansę naszemu miastu, naszym obywatelom. Chcemy, żeby ci, którzy powtórzę, ci, którzy chcą pracować, żeby pracowali. Żeby mieli szansę na tą pracę. Żebyśmy tworzyli wartościowe obywatelskie społeczeństwo, które jest zadowolone z tego, gdzie żyje i co ma do zaoferowania innym. Także wszystkich bardzo proszę o to, żeby dali szansę sobie nam, żeby uwierzyli, że naprawdę można wiele zrobić. Mamy taką możliwość, następnej pewnie nie będzie, więc... A to może wyjmijmy konkrety, tak? Bo też ludzie chcą usłyszeć konkrety, ja myślę. A tych konkretów mamy bardzo dużo. Mamy konkretów wiele. Myślę, że na początek ważną rzeczą dla nas na pewno jest to, żeby w mieście, przyciągając inwestorów, żeby każdy inwestor miał szansę pracy z urzędnikami, w sensie takim, że ma opiekunów, którzy załatwią wszelkie dla niego pozwolenia. Jeśli Pani pozwoli, dodam troszkę do tego. Wyobraźcie sobie Państwo przyjazny urząd skarbowy. Ja wiem, to jest trudne. Przyjazny urząd miasta również. Ale wyobraźcie sobie tylko. Wyobraźcie sobie, że do urzędu jest, z urzędem jest stowarzyszone call center. I wyobraźcie sobie, że każdy przedsiębiorca, a jest nim każdy człowiek, który prowadzi prywatną działalność gospodarczą, SW, znaczy również, to wyobraźcie sobie, że otrzymuję telefon właśnie z call center, że dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Chciałem poinformować uprzejmie, że Urząd Skarbowy, dyrektor, naczelnik Urzędu Skarbowego przydzielił Panu, Pani własnego doradcę finansowego, który za Panią, za Pana będzie wypełniać PIT, żeby Pan się nie trudził. A jeszcze do tego będzie podpowiadać, co zrobić, żeby Pan, Pani nie płacił za dużych podatków. Żeby potem urząd nie musiał zwracać. A jeszcze chciałbym dodać, że może Pani do mnie dzwonić o dowolnej porze, bo podaję swój służbowy telefon komórkowy. Proszę Państwa, to nie jest fikcja. Ja to mam na co dzień. Ja to po prostu mam na co dzień. W stanie Floryda, Ameryki Północnej, gdzie mieszkam aktualnie. Także ja wiem, że nie musimy to wymyślać sztucznie. Ja wiem, że możemy skopiować wzorce, które już dawno działają. W cywilizowanym świecie, bo może jest nawet, no górnolotnie powiem, może jest szansa budowania zielonej wyspy po prostu tutaj. A co to znaczy? Niech wieść się rozejdzie. Dalej, z Warszawy znam co najmniej 1500 przedsiębiorców, którzy natychmiast przerejestrują firmę do Wrocławka po prostu, bo mają urzędy skarbowe przeciwko sobie, bo są traktowani przez administrację własnego państwa, jak wróg państwowy po prostu. Oni wszyscy przyjdą do Wrocławia, zarejestrują tutaj firmy. Także to nie jest tak, że trzeba cuda wymyślać, żeby zwabić inwestorów na jeziora, lasy. Można stworzyć im dogodne warunki inwestowania, można zapewnić odpowiednią opiekę. A to jest bardzo proste. W gruncie rzeczy, jakkolwiek kosmicznie to brzmi, to jest bardzo proste. Przepraszam, tak mi się chodzi. Chcemy, żeby nasza administracja samorządowa naprawdę właściwie funkcjonowała i była przyjazna i przedsiębiorcom, i zwykłym obywatelom. Jesteśmy gotowi gotowi zrobić, ponieważ uważamy, że każdy przedsiębiorca powinien mieć grupę urzędników, którzy go wesprą, pomogą i załatwią wszelkie formalności. Ważną rzeczą dla nas jest również
ochrona zdrowia, o czym mówiłam wcześniej. Ochrona zdrowia jest podstawą wszystkich obywateli, i tych zamożnych, i tych, którzy mają mniejsze środki. Bo jeżeli jesteśmy zdrowi, to wiadomo, że ktoś i tak z naszych bliskich korzysta z tej instytucji. Uważamy, że skoro mamy Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, który jest ogromną jednostką, największą w Polsce, zrzeszającą około 60 tysięcy pacjentów, to należy pochylić się nad tą jednostką i wspomóc ją chociażby programami profilaktycznymi dla naszych mieszkańców. Wracając do konkretów, myślimy, że sprzedaż spółki BASA. Targowiskiem powinni zająć się urzędnicy, czy odpowiedni referat Urzędu Miasta. Natomiast sprzedaż hotelu mogłaby zasilić Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej. Uważamy, że w mieście Włocławku, takim mieście jak Włocławek, powinien powstać urząd, czy też referat, osoba, która będzie zajmowała się bezpośrednio sprawami pilnymi mieszkańców. Jeżeli coś nagłego się wydarzy, taki referat szybkiego reagowania powinien uruchomić, spowodować, że służby miejskie w ciągu doby chociażby usuną awarię. Są to rzeczy istotne dla mieszkańców, żeby wiedzieli, do kogo się zwrócić, czy to jest jeden telefon, a nie 30 parę telefonów, i że chcą odsyłać od jednej instytucji do drugiej. To są rzeczy być może proste, ale które naprawdę ułatwiają naszą prozę życia i powodują, że nasze dni są po prostu lepsze. Uważam, że jeżeli zostanę prezydentem, kilka dni po objęciu stanowiska... Nie, trzeba oprawę zrobić. Proszę Państwa, teraz jest kulminacyjny moment. Pani, jaka nasza kandydatka, złoży obietnicę. O, prosimy. Obiecuję naszym mieszkańcom, że radary, które mamy na wjazdach do Włocławka, zostaną usunięte, ponieważ kierowców należy szkolić, tłumaczyć i wyjaśnić przez prezydenta miasta Włocławka, bez względu na to, jakie będą to konsekwencje prawne. Bo świadomy kierowca, to kierowca, który został przeszkolony, który wie, że nie przyjeżdża się pieszych na pasach, który ma świadomość i jest pełnoprawnym i odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu drogowego. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani ma obietnicę w związku ze Strażą Miejską, czy możemy ją powtórzyć? Straż Miejska, jak wcześniej powiedziałam, likwidujemy Straż Miejską. Strażnikom nie stanie się krzywda, ponieważ znajdą pracę. Uważamy, że system monitorowania miasta powinien być jak najlepiej rozwinięty i strażnicy miejscy znajdą tam swoje zatrudnienie. Myślimy, że będą zadowoleni ze swojej pracy. Będzie to również z korzyścią przede wszystkim dla mieszkańców naszego miasta. Dziękuję bardzo. Można powiedzieć jedno słowo na Nie zgadzam się. Jeszcze jedna rzecz, o jednej rzeczy zapomniałam. Będą naczelnikiem Wydziału Zdrowia powiatowa mi Izba Wytrzeźni. Już wtedy były zakusy na zlikwidowanie tej instytucji. Jeden z włocławskich radnych wtedy powiedział, że no to uwłacza młodemu człowiekowi, który trafia do Izby Wytrzeźni. Ja uważam, że uwłacza młodemu człowiekowi, gdyby się doprowadził do takiego stanu, że powinien się znaleźć w Izbie Wytrzeźni. Niemniej jednak ta instytucja chroniła zdrowie tych, którzy się tam znajdowali. Byli wykwalifikowani sanitariusze, był lekarz. Te osoby nie zajmowały miejsca w szpitalach. Były specjalne również miejsca dla osób, które sypiają na dworcu, które się znajdują gdzieś na ulicach. To jest kwestia, proszę Państwa, żeby znaleźć na to środki podpisania porozumień z okolicznymi gminami. Bo gdy Izba Wytrzeźni była we Włocławku, przywożono osoby nietrzeźwe nawet z Poktowym. Więc uważam, że jak najbardziej zasadne jest posiadanie takiej instytucji w mieście, która chroni zdrowie i życie obywateli właśnie w takim aspekcie. Te osoby również mogły się spotkać z osobami, które prowadziły terapię. Więc jest to uzasadnione. Również poszkolimy swoich obywateli, tłumaczymy im, co jest niewłaściwe. Również nadużywanie alkoholu. Tam również swoją pracę mogliby wykonywać strażnicy miejscy. Także
Pracy naprawdę w ośrodku jest wiele. Potrzeba nam tylko dobrych kilka sprawdzonych pomysłów. Powinniśmy chronić siebie, naszych obywateli i być wspólnotą. Wtedy wszystko nam się ułoży. Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj już koniec. Zapraszam Państwa o zadowolenie. I dużo entuzjazmu mamy, więc czekamy na pytania. Marek Radosiński. Tak jest. Szanowny Panie Wyrzykomowicz, nie byliśmy sobie przedstawieni, Marek Radosiński. Strącił Pan niewłaściwy mikrofon, bo on jest tutaj. A, to właśnie no, na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, a nie Radia Hitu, wydała się rozmowa z Panem Ministrem Zemkę odnosząca się do tarczy. Przypomnę, Pan Minister bardzo ostro skrytykował... Pan był minister. Tak. Był minister, oczywiście. Był minister. Tak. Nie, bo to wprowadza... Ale jeśli Pan pozwoli. Bo często mówicie... Poproszę Pana, żeby pozwolił Pan mi artykułować słowa do powiedzenia, bo rozmowa jest wtedy, kiedy jeden mówi, drugi słucha, potem zmiana. Nie, bo zaś, Pan właściwie myślę, że przekrzykiwanie się nie ma sensu. Zaś przypomnę Panu, że grzecznościowo do Pana Wiceministra będziemy mówili minister aż do końca jego dni, zaś gdy Pani Edyta wygra wybory, to przez najbliższych kilkadziesiąt lat również będziemy manewrować się Pani Prezydent. Wracając do sprawy. Myślę, że zaszło nieporozumienie, którego sprawczynią po części jest sama Pani Edyta Mokra, ponieważ w trakcie naszej pierwszej rozmowy poświęconej tarczy to właśnie Pani Edyta Mokra zasugerowała, iż jest to, iż ma to być instalacja natury wojskowej. Wspomniała Pani o rozmowach między stroną polską, NASA, MON-em i stąd właśnie obecność byłego ministra na antenie, który z pewnością jest specjalistą w tej materii. Pan minister skrytykował to bardzo ostro. Dziś dodatkowo odniósł się do tego Departament Informacyjny MON-u. Jego szef, pan umknął jego stopień, Janusz Walczak, pan komandor Janusz Walczak potwierdził, że w najbliższych latach nie ma żadnych planów, które by dotyczyły budowy jakiejkolwiek tego typu instalacji natury czysto wojskowej we Włocławku. Więc wyjaśnijmy jedną rzecz. Państwa projekt odnosi się do spraw cywilnych, zaś krytyka tego zamysłu odnosiła się do ewentualnej jego płaszczyzny wojskowej. A zawieszanie niestety wprowadzili organizatorzy naszego poprzedniego spotkania. Tyle tytułem wyjaśnienia. Ja się bardzo dziękuję za tę uwagę. Niewątpliwie mam rację. Niewątpliwie mam rację, to znaczy projekt był najpierw globalny, ale rozdzielił się na dwa zupełnie niezależne projekty. Projekt wojskowy i niezależnie projekt cywilny. Polscy wojskowi też lubią mieć absolutny monopol na wszystko, co robią, jak już Pan Artur tutaj to objaśnił. Także ja się też nie dziwię, że niewiele wiedzą na temat tego projektu, chociaż powinni dlatego. Oni nie twierdzili, że niewiele wiedzą, oni tylko zastrzegli, że oni tego wyłącznie nie zamierzają. Nie ma nic wspólnego, to prawda. Tak. Także dziękuję Panu za uwagę. Niewątpliwie jest bardzo dobra, bo uściśla nam jakby problem. Także to po prostu rozwiązuje kwestię w tym momencie. Nie, żebyśmy nie brnęli też w jakieś nieporozumienie, oczywiście, bo potem wojskowi byliby zdziwieni, że poza ich wiedzą coś powstaje. Jeszcze by nam CDA aresztowało Panią Prezydent. Nie przypuszczam. No tak, też. Dziękuję. Jakieś kolejne pytania? No, Pani Grażyna. Czy możemy uzyskać więcej informacji na temat tarczy? Na razie wiemy, że Kostin został wysłany do Maryland. I co dalej? Jaki dalszy krok? Albo chociaż samej fundacji może. Otóż ten projekt, prawda, czyli oparty na tym, że jest pewne centrum na jednej z uczelni w Warszawie i Fundacja Tarcza Cybernetyczna Polski i powstają oddziały uczelniane w innych ośrodkach, regionalne oddziały. I w nawet wybranych uczelniach będą otwarte studia, szkolenia najpierw, potem podyplomowe i wreszcie studia szczebla licencjackiego z zakresu cyberbezpieczeństwa. Oczywiście mówimy to o cywilnym wymiarze tego projektu. I będą zasysani z tych małych też miasteczek, dużych regionów, najwybitniejsze umysły. Studia będą dofinansowywane, ponieważ one są bardzo drogie, na przykład popatrzcie w Maryland, są to bardzo drogie rzeczy, bo to jest bardzo drogi kierunek. I dlatego będzie miał charakter kierunku zamawianego, który jest dofinansowywany
dofinansowywane może być przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, jeśli oczywiście ministerstwo taką niszę chce wypełnić, a chce, prawda? Również środki mogą być pozyskiwane z władz, od władz regionalnych, władz miasta, ponieważ są fundusze na rozwój też dofinansowanie szkolnictwa. Już była jedna rozmowa w Rzeszowie z jednym rektorem. I tutaj chodzi o pewnego rodzaju wtedy kontrakt, umowę, którą podpisuje to centrum z rektorami wybranych uczelni. Co oni dostają w zamian? No, w zamian za to, że dostają ten know-how, prawda, czyli program studiów, to dostają bardzo i dofinansowanie, dostają jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Właśnie dyskutujemy, w tej chwili negocjujemy, żeby był też drugi dyplom uczelni amerykańskiej. Optymalnie by było, gdyby był to dyplom Maryland Cyber Security Center, czyli University College Maryland. Ale oczywiście negocjacje nie są zakończone. Tutaj wspiera nas ambasada Stanów Zjednoczonych, to znaczy pan ambasador złożył pewne w rozmowach, może nie obietnice, ale pewne deklaracje. Ja również tam z dwiema paniami jestem w kontakcie z ambasady, ponieważ padła ta sprawa cyberbezpieczeństwa i szkolenia Polaków, wyszła z kręgów tutaj rządowych w czasie wizyty prezydenta Obamy w czerwcu bieżącego roku. Jednakże prezydent Obama, właściwie osoby, które zajmują się tym, podkreśliły, że Amerykanie chcą pomóc Polsce w tworzeniu tej tarczy cybernetycznej, oby nie tak jak w tarczy antyrakietowej pomagali, bo do teraz pomagają, ale nie może być tutaj wojskowego aspektu mieszanego z tymi cywilnymi. Jeśli będziemy, przedstawimy taki projekt, wtedy feasible, prawda, jak mówią Amerykanie, to w ten czas również będą agencje czy agendy rządowe Stanów Zjednoczonych zainteresowane, żeby wesprzeć intelektualnie i nie tylko tego typu projekt. I te wszystkie rzeczy dotyczą, konkludując, cywilnych aspektów i druga rzecz, toczą się te rozmowy. Dopiero je implementujemy. Żadne decyzje nie zostały podjęte. To dobrze i źle. Źle z mojego punktu widzenia, bo wciąż, prawda, się tam wszystko to przewala, toczy przez trzy już czy dwa letnie miesiące, a to jest źle, a dobrze, ponieważ Włocławek można jakby, jest czas, żeby przygotować taki projekt. Tutaj na przykład ja widzę, że ten projekt mógłby ożywczo, stymulująco wpływać na uczelnie, które są we Włocławku, a ich jest bardzo mało, bo jak gdyby UMK zasysa ludzi i przejął inicjatywę i otworzył nawet filię w Grudziądzu, widziałem gdzieś, na Starym Mieście, a we Włocławku nie ma filii chyba UMK, prawda? Więc tutaj jest walka trochę z potężną instytucją, która od 1935 roku istnieje, trudno stworzyć nagle uniwersytet, ale są tutaj też uczelnie, które można im pomóc wnieść ten projekt, żeby realizować go i ludzie stąd mogli się uczyć. A druga rzecz, pamiętajmy, że tego typu edukacja, prawda, to jest ta knowledge-based economy, przekłada się na to, że możemy tworzyć, program przygotować, żeby tworzyć startupy, spin-offy, pewne inkubatory, high-tech, ale a nie jakieś tam, że będziemy produkcję na rynku, prawda, miejsca pracy tworzyć warzywnym we Włocławku, tylko możemy pójść w kierunku nowoczesnych technologii. I Włocławek może, dlaczego nie, zacząć się specjalizować, bo będzie miał, prawda, tu w regionie jako jedyny, to nie będzie miał tego, nie ma, prawda, ani Bydgoszcz. Będzie mógł mieć coś, co jest przyszłością, uważam, bo to jest przyszła broń, a nie karabiny maszynowe, wozy, prawda, i inne rzeczy. I możemy wokół tego tworzyć, nie powiem Silicon Valley, ale w Dortmundzie na przykład, po dawnych kopalniach, tam też uczelnie zaproszone i po dawnych kopalniach stworzono taki, no powiedzmy, że park przemysłowy, ale to nie ma nic wspólnego, tak jak Polska, park przemysłowy, czyli hale, które stoją w polu i tam właśnie stworzono tego typu biznesy startupowe o nowoczesnych technologii. I ja widzę, że właśnie Włocławek powinien sobie znaleźć niszę, zaatakować i tu się rozwijać i promować brand Włocławka, prawda, jako takiego w cudzysłowie oczywiście Silicon Valley. Ktoś powie, a mało ludzi, niczego nie ma. To dobrze, bo jak niczego nie ma, to właśnie można zmobilizować ludzi. Że mało, ja tu policzyłem, chyba mamy 34-32 osoby na sali. Ktoś powie, to bardzo mało. Ja chcę przypomnieć trochę, Piotr mnie tutaj troszeczkę natchnął, bo mówił przy śniadaniu, że 275 osób taką rewolucję wielką zaczęło w jednej części Europy i ona zmieniła system polityczno-prawny tego państwa. Ja przypomnę tylko, że 55 osób założyło Stany Zjednoczone, podpisało konstytucję amerykańską, 55 albo 56 osób.
co prawda białych mężczyzn, niepoprawnych wtedy politycznie to wszystko wyglądało, ale 56 osób, reszta była sceptyków, 3,5 miliona ludzi było w Ameryce w 1989 roku. Tu mamy 32 osoby, więcej niż połowę, 65% ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, więc myślę, że ten ruch i te idee interesujące pomysły pani przyszłej prezydent INSPE, powiedzmy, mogą przełożyć się, tylko powinna dobra też informacja pójść do prasy, dlatego że często jest wykrzywiona. Pan, dziękuję bardzo, że pan właśnie podkreślił, ja też nie chciałem pana Zemkę ośmieszać, pana ministra Zemkę, tylko że po prostu źle było zadane mu pytanie. Pytanie było, przepraszam, ale muszę zaprotestować, pytanie było zadane bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie, natomiast zły komunikat z tej sali do dziennikarzy wówczas wypłynął. Co korygujemy teraz? Co korygujemy? Ja wam powiem, dlaczego tak się stało. I to rozwiązanie, niech, że Salomonowo zakończę dyskusję. Włocławianie o tym wiedzą, nasi szanowni goście nie wiedzą, ale piękne centrum konferencyjne, w którym się obecnie znajdujemy, ma swoją przeszłość. Jest od niedawna, bo to fundusze unijne i tak dalej. Natomiast wcześniej znajdowała się to mężczyźni, szczególnie kojarzą wojskowa. Komendał zupełnie. W związku z tym pewnie natchnieni tą ideą podczas poprzedniej konferencji, może nie do końca to zrozumieliśmy, teraz wszystko jest jasne i to najważniejsze. Jeśli jeszcze jakieś pytania mogę na nie odpowiedzieć, to bardzo proszę. Oczywiście będzie kontakt po konferencji, również jeśli ktoś mailowo chciałby, ja zostawię na miarę, prawda, pani prezydent, czy tutaj u doradców i można zawsze wysłać. Tak jak mówię, toczą się sprawy, my nie obiecujemy dalszej nawierzchni, nie mówimy, że coś zrobiliśmy, nie wymyślamy. Rozmowy się toczą i związana z tym jest w jakiś sposób również tutaj strona amerykańska w tej chwili.